Jest taka jedna gra na Robloxie, która od jakiegoś czasu bardzo mnie intryguje, ponieważ gra w nią ponad 350 tysięcy osób, prawie bez przerwy. Nie rozumiem dlaczego, dlatego dzisiaj muszę się dowiedzieć. Oczywiście mowa tutaj o Blox Fruits, czyli to jest jakby One Piece, anime, ale jednak w Robloxie. Nie rozumiem, czemu aż 350 tysięcy osób gra w tą grę. Napiszcie mi w komentarzu, o co chodzi, i zostawcie łapkę w górę, jak chcecie więcej odcinków. A my tymczasem właśnie sprawdzimy tą grę. Muszę ją sprawdzić, bo nie wytrzymam, no po prostu nie wytrzymam, bo czemu aż 350 tysięcy osób ciągle w to gra? Muszę się dowiedzieć. Dobra, możemy wybrać albo piratów, albo marynarkę. Stwórz własną piracką załogę, zdobądź wysoką nagrodę dla gracza, dąż do piratów, szybsze, tańsze statki, odbierz nagrody. Marine, piraty. No dobra, tylko że... Dobra, weźmy piraty, stwórzmy sobie piracką załogę. Proszę bardzo, jestem tutaj ja. Okej, i tak to wygląda. Na razie szału nie robi, ale widzę już jakąś skrzynię. Nie wiem, o co chodzi. Będę testował dzisiaj, ja testuję, widzowie. Więc jak gracie w... właśnie tutaj... w ogóle mogę walczyć. O, tam jest quest. Jak gracie w Blox Fruits, dajcie mi znać, czy warto w tą grę grać. Jeżeli tak, warto i że jest fajne, to... namówię Flotara, postanowiłem, namówię Flotara na tą grę. Zobaczymy, jakby to jest jakby jeden testowy odcineczek. Dobra, co my tu mamy? Kliknij, aby wejść w interakcję. Okej, wybierz zadanie, bandyci, nieważne, bandyci. Okej, i to jest jakby zadanie, pod Q możemy daszować, potwierdź. 300 expa, 350 dolarków. Pierwszy level, mam zdrowie. Tu jest dużo rzeczy, mamy kompas, potwierdź, jestem ciekaw. Pytanie zaakceptowane, jest jakby, mam włączone polskie jakby tłumaczenie, więc nie ma co się dziwić, że troszeczkę będzie błędów, ale też chciałbym lepiej zrozumieć tę grę, bo serio, w to gra 350 tysięcy osób. Dobra, pokonaj 5 bandytów. Dobra, to są pewnie bandyci. Bandyta, 5 level. Bitka, bitka. Aha, i to się tak bije. A, ej, nawet fajne, taka nawalanka trochę. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Koniecznie, obowiązkowo dajcie mi znać. Nawet łapki w górę nie musicie zostawiać. Nawet o to nie będę prosił już. I suba też nie. Tylko pytanie, czy to jest fajna gra i czy wy chcecie więcej odcinków z tego? Bo wasze zadowolenie jest dla mnie najważniejsze. No i dobra, pokonałem 2 na 5. No to bijemy się z kolejnym bandytą. Mogę daszować, w ogóle szybka walka Z. Czy to był dźwięk z Dragon Balla? Wait a minute, no nieważne, nieważne, dobra. Czyli mamy questa, to jest taki RPG? Coś na tej zasadzie? Okej, menu, dobra, tu mamy sklep. Ale ja bym chciał pokonać ich 5, bo to jest moje zadanie. Jestem też ciekaw, bo tutaj jest to jest ewidentnie jakby taka, taki One Piece. Tylko, że nie wiem, w ogóle czy wy oglądacie anime, to jest pytanie. Ja nie wiem za dużo o was, więc musicie mi napisać. To jest jakby One Piece, ale właśnie w tym, odwzorowany w Robloxie. Jestem ciekaw, czy będą tutaj te diabelskie owoce i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. W ogóle wbiłem 5 level już menu. Statystyki. O, walka w zwarciu, miecz, pistolet, owoc, bloks. 12 punktów mamy dostępne. Dobra, weźmy sobie walkę w zwarciu, trochę w obronę i trochę walkę w zwarciu i może w miecz. Jeden punkcik, ale głównie walkę w zwarciu, bo na razie nie mam żadnych tych i może jeden w owoc. Możemy zwrócić też te punkty, więc jakby to chyba nie, nic złego się tu nie powinno wydarzyć. Dobra, wykonałem questa. To był mój pierwszy quest. Siema, bandit quest. Kliknij, aby wejść w interakcję. Wybierz zadanie. Bandyci. Okej, no wykonałem. Potwierdź. Tak? Czy mi to już zaliczyło, czy... O, okej, czyli jak teraz zaakceptowałem je, to zaakceptowałem je po raz drugi. Czy ja mogę teraz te zadanie porzucić? Mogę porzucić, okej. Świetnie, śledź. Rekomendowane zadanie. Find NPC The Pirates Starter. Śledź. O! Czyli teraz od ciebie dostaniemy starter dla pirata. W ogóle mogę sprintować pod kontrolem. A, to jest jakby przełączamy się. Albo mogę biegać, albo nie mogę biegać. Dobra, ciekawe. Dobra, wejdź w interakcję. Siema, wybierz zadanie, nieważne. Ej, daj mi zadanie pirackie jakieś. Ej, chwila, czy ty mi dasz zadanie jakieś pirackie? Powinien mi dać. Bezpieczna strefa, bandyci. 5 potwierdź. Powrót. No nie ma innego zadania tutaj. Nie wiem, dobra, idę dalej. Tu widzę też jakieś questy, więc też sprawdzimy. I ewidentnie, a mi pokazuje, że tak, że tutaj mam 1 min do hotelu. Nie, no to tłumaczenie polskie, to jest dziwne. Dobra, tam są jeszcze jakieś questy, więc ja sobie to posprawdzam. Wy koniecznie dajcie mi znać, co o tym sądzicie i w ogóle, czy warto. O, w ogóle możemy tak robić, podwójny skok można. Ej, nice, to jest chyba taka dealer owoców, tych, diabelskich owoców. Przeszukuję świat pod kątem owoców blok. Kiedy je znajdę, kupuję w moim sklepie, czy w tym razie możesz spróbować znaleźć je za oceanem. Okej, okay. O, nie ma tłumaczenia, dobra, możemy kupić u niego owoce. Nowe owoce. O, czyli tu się kupuje po prostu moce, tak jak w One Piece. Co jest grane, ile mocy? Ej, dobra, człowiek Budda, drzwi.
Ile tego tu jest? Dobra, to widzę, że 5000. Czyli to zwiększam swój ciężar ciała do 10000 kg. Na to wychodzi, 5000 to kosztuje, a mamy 1000. Ewidentnie mnie na to nie stać, ale sprawdziliśmy, jak to działa. Tu mamy sword dealera, czyli tu możemy sobie kupić jakiś miecz. Katany, może katany będą tańsze. Tak, chyba kupiłem katanę za 1000 z tego, co widzę. Tak, bo straciłem wszystkie swoje pieniądze. Dobra, mamy katanę. No dobra, teraz jestem bardziej potężny. Set home point. Tak, na razie chcę tutaj ustawić swój punkt odradzania, jak najbardziej. Dobra, pogadajmy z tym gościem, może trzeba jeszcze raz tych piratów pokonać. W sensie tych bandytów, bo piratem to ja jestem raczej. Bandyci. Potwierdź. Może ich nie pokonałem, 0 na 5. Może ja pokonałem 4 i nie spojrzałem, dobra, nieważne. Nie macie ze mną szans, bandyci. Dobra, trochę życia tracę. W ogóle też powinienem właśnie daszować, to ważne. Gin. Pyk, pyk. Statystyk, 1 na 5, dobra, trzeba pokonać po prostu 5. O, ale tu się dzieje, w ogóle jaka to jest akcja. Bardzo dobrze zrobiony tryb, jak moim zdaniem, tak? Nie wiem jak waszym, ja ten odcinek dzisiaj wrzucam. Nagrywam go o 18, wy go widzicie prawdopodobnie o 19. Więc jestem ciekaw, jak wy to widzicie i co o tym sądzicie. No po prostu, w ten sposób. Okej, pokonałem kolejnego, jeszcze tylko zostało 2 do pokonania. Okej, siema. Pyk, pyk, ale tutaj nawalanka, dobra, czy ja nie jestem przypadkiem silniejszy z pięści? Tak, bo ja więcej w pięści kliknąłem, to mi się bardziej pięściami opłaca teraz bić. Dobra, dasz. Pyk. Ale bitwa, dobra. Zaraz go pokonamy, będziemy mieli questa wykonanego. Okej. Quest wykonany. Statystyki. Co mi dają statystyki? Znowu mogę pójść w walkę w zwarciu. Dobra, ja myślę, że... Dobra, walka w zwarciu, max. Lecimy, lecimy. Wszystkie punkty. I teraz tak, przedmioty. Katana. O, katana wykonana ze zwykłej stali. Coś wybrał początkujący samuraj. Cichy pośpiech. Pod Z mamy w ogóle... Ej, pod Z mam jakąś umiejętność tej katany. Wow, można jakieś umiejętności tu używać. That's nice. Dobra, mamy to zadanie, bandit quest, giver. Okej, wybierz zadanie, bandyci. Ale to ja już je wykonałem. Nieważne. Czemu on nie ma dla mnie innego questa? Rekomenduję zadanie, find NPC at pirate starter. To jest śledź. Ale to jest moje zadanie, dobra, czyli po prostu już teraz to zadanie wykonałem. Czyli wykonałem je, można powiedzieć, że 2 razy. Na to wychodzi, dobra, zobaczmy co tu mamy. Co jest grane? Są normalnie tutaj, wow, wow, wow. Poziomy, co jest, dobra, wycofaj. Zamknij, a w ogóle jest sklep. Co można w sklepie kupić? O, za robuxy. Wow, okej, okay. Zdaty, ile tego tu jest. Ciekawe, ciekawe, powiem szczerze, bardzo ciekawy tryb. Boat dealer. Czy mogę kupić już łódź jakąś? Ej, za 300 mogę kupić. Slope. Wow, kupiłem własną łódź. Właśnie kupiłem własną łódź. Dobra, wskakuję. Czy mogę już płynąć gdzieś? Okej, mogę, siedzę. No i płyń. Jestem w bezpiecznej strefie, ale chyba na razie się stąd nie mogę za bardzo ruszyć. Tam jest w ogóle jakiś portal chyba. Albo coś takiego. Zamknij, dobra, co my tu mamy? Owoca sobie nie kupię. Może powinienem popłynąć, w ogóle jest mapa? Nie ma mapy, ja nie ogarniam, widzowie. Jak wy coś, to wy musicie mnie nauczyć. Stwórz załogę, ma minimum 21 znaków. Nazwa, to będzie tak. Brodacze Admirosa. Brodacze Admirosa. Enter. No i mamy to. Wymagany poziom 300, dobra, nieważne, widzowie. Nie mamy własnej załogi, wycofuję to. Dobra, tu mamy jakieś zaproszenia. Teleportowanie do domu, to nie chcę. Ja bym chciał popłynąć. Boat dealer, wejdź w interakcję. Bezpłatny. A ja już kupiłem, a to co to jest bezpłatne? O jest, taka malutka łódź, a już mam lepszą. Mi już było stać na lepszą trochę. Dobra, weźmy tego slope'a. I znowu kupię, nie mówcie, że mam 2 teraz. Ja to nie ogarnię, dobra, nieważne. Ja chcę popłynąć. Okej, okay, wypłynąłem w morze. Tak jest, właśnie to zrobiłem. Płynę sobie na morzu. Wow. Okej, okay, ciekawie, ciekawie tutaj. Obstawiam, że w tej grze naprawdę można wiele rzeczy zrobić. Tu możemy popłynąć. Albo tam. Wow, może jednak tu, może jednak tu. Nie umiem pływać. Dobra, czy ja już popłynąłem? Płyń tutaj ładnie, dobrze. Hops, dobra, jestem. Środkowe miasto. Boat dealer. Tu jest jakiś kolejny, a to jest sklep jakiś. Dobra, czy będzie tu jakiś dla mnie quest? Bo jesteśmy w końcu w mieście i kojarzę to miasto z One Piece'a, co ciekawe. Weapon dealer. Wydaje mi się, że w tym miejscu raczej będziemy mieli tylko tą skrzynię do zebrania, ale widzę, że tak, trzeba będzie jakoś inaczej to ogarnąć. O, jest skrzynia kolejna, dobra, zbierzmy ją sobie. Wydaje mi się, że powinienem popłynąć i po prostu podlevelować postać. Jak mówię, dopiero co zacząłem grać, więc nie ma co się dziwić, że nie wszystko jeszcze ogarniam. Ale obstawiam, że w tej grze głównie po prostu wykonuje się questy i leveluje postać. Bo już mam 8 poziom.
Co jest całkiem chyba dobrze. Nie wiem, zresztą wy ocenicie. I zobaczymy, czy spoko. Dobra, wejdźmy tu i popłyńmy do lasu. Do dżungli. Zobaczymy, jak tam będzie. Okej. Dobra, płyniemy. Serwery. Tu w ogóle jest serwerów. Wow, przeglądarka serwerów. Można przeglądać serwery w Robloxie? Okej, czegoś takiego nigdy nie widziałem, ale to ciekawe, to ciekawe. Zobaczymy, co tu będzie. Tu chyba będzie jakaś, no już taka trudniejsza strefa. To możemy zamknąć. Wyskoczyć z łodzi. Ja, pięknie! Dobra, to mogę ustawić jako mój dom. Nie chciałbym tego ustawiać jako mój dom, ja bym chciał tutaj zawalczyć z kimś. Może niekoniecznie z jakimś graczem, ale z jakimiś potwora... Siema, małpy. To chyba małpy są. Ta, to są małpy. Siema. Ty, mocno biją. Dobra, może jednak walka wręcz, skoro tak się zbustowałem. Małpy na 14 levelu. Dobra, jest, wygrałem, wygrałem to. Dobra, zdrowie niech mi się zregeneruje. Szybka walka pod Z. O, to też tak można, to kosztuje energii i też nie można tego używać. Uderzenie w ziemię pod X. 20. Mogę uderzyć w ziemię? Nie mogę. Ja małpo, ja mam za mały level. Jest jakiś ekwipunek? Ciekawe. Może otwórzmy. Nie, nie ma ekwipunku. Jak ja mam zregenerować sobie zdrowie? Menu? Może przedmioty. Wszystko, zamknij. To jest jakby przedmioty, sklep. Nie no, wydawało mi się, że będzie bardziej rozbudowany, ale kurczę, ciekawe, ciekawy tryb. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A tymczasem ja pójdę sobie tutaj. O, to wygląda ciekawie. Taka ruina? Coś na tej zasadzie? Dziwne, dobra. Chodź się bić, małpo. Let's go, let's go. Pod Z. O, piękny, potężny atak. Dobra, czy dostanę już level za ciebie? Dostałem level. Okej, okay, jakieś mogę upgrade'y zrobić, upgrade'y statystyk. To sobie zupgrade'ujmy walkę w zwarciu. Okazuje się, żeby odblokować nowego questa, musiałem wbić wyższy level. No i mamy tutaj questa, tak więc wchodzimy w interakcję. Wybierz zadanie małpy, goryle, król goryli. Oj, myślę, że zaczniemy sobie na początek od małp, które dadzą nam trochę kasy i musimy nazbierać kasy, żeby kupić swój pierwszy diabelski owoc. Jestem ciekaw, czy w ogóle sobie poradzę z małpami, bo one jednak trochę tłuką. A ja tutaj, nie, no już jestem trochę mocniejszy, wzmocniłem się, patrzcie na to. Pyk, pyk, level up, pięknie, udało mi się wbić. Bardzo dobrze, musimy zabić 6 małp. Każda chyba daje mi trochę kasy, plus jeszcze za questa dostaniemy kasę. Więc prawdopodobnie po załatwieniu ich wszystkich, być może będzie mnie stać na pierwszy diabelski owoc. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo naprawdę, zajarałem się troszeczkę gierką. I jestem ciekaw, jak wy to widzicie. Tak więc co, napiszcie w komentarzu oczywiście. A ja tymczasem rozwalam kolejną małpę na kolejnym levelu. Zobaczmy w ogóle tutaj. Mamy statystyki i znowu mogę się ulepszyć. Dobra, troszkę wejdźmy w obronę, bo ja tutaj i w owoc, bo też będę go kupował, więc warto będzie. A już nie mogę zainwestować? Dobra, nieważne. Zainwestowałem tyle, ile się dało, zobaczymy. No, małpa, pyk, dasz, walka w zwarciu, pyk. Dobrze, pięknie, walka mastery level up. Czyli walka też upgrade'uje się automatycznie? Ciekawe, ciekawe, jak to wygląda. Zobaczymy, jakby to wszystko będę musiał ogarnąć też poza odcinkiem, więc też jakby ogarniemy spokojnie. I też może uda mi się Flotara namówić na tą gierkę. Zobaczymy w ogóle, czy wy chcecie tą gierkę. To jest najważniejsze pytanie na dzisiaj. Więc dobra, okej, okay, rozwalmy na razie tą małpę. 5 na 6, jeszcze jedna małpa. Tam jest jedna, dobra, z tego co wiem to mogę. Tak, daszować pod Q. Warto używać dasza, żeby szybciej się przemieszczać, uciekać, robić jakieś uniki i żeby cały czas coś się działo. No i właśnie pierwszy raz umarłem w tej grze. Zobaczymy, co się stanie. Czy odrodzę się? Odrodziłem się! Dobra, to na luzaku. Jak się odrodziłem, to myślałem, że wiecie, już tutaj jakby walka. Dobra, po prostu się ginie. A z tego, co widzę, to chyba bez problemu można. Szybko! Atak! Nice! Dobra, wbite. Super. Ile w ogóle dostaliśmy expo? Co jest? 9 tych statystyk. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Trochę w obronę i w diabelski owoc polecimy sobie, bo chcę go kupić. I tak, rekomendowany jest find the NPC in the jungle. Dobra, czyli tu jest kolejne zadanie. W sensie to jest cały czas to samo zadanie do wykonania, ale mamy już jakby tutaj wbite 2600 kasy. Jestem ciekaw, czy on mi da jakieś, może da nowe zadanie, nie wiem. Muszę też poszukać skrzynek i uzbierać 5000, więc cel na dzisiejszy odcinek: kupić sobie pierwszy diabelski owoc. To jest mój cel. Myślę, że kilka razy dam radę zadanie wykonać i po prostu powinno nam się to, tak mi się wydaje, że udać. Dobra widzowie, mam uzbierane pieniądze, co oznacza, że mogę iść do sklepu i kupić sobie pierwszy diabelski owoc. Zobaczmy, co to będzie. Jestem ciekaw. Możemy jedynie kupić kilo, więc jakby no to jest pierwszy, więc zobaczmy. I z tego co widzę, to chyba możemy go kupić i dostajemy go, ale nie na zawsze, więc jeżeli mi się wydaje dobrze, to będę mógł go użyć raz
I tak on wygląda. Okej, 10 tysięcy kilogramów. Dobra, dobra, idę zawalczyć z bandytami. Zobaczymy, jak sobie... Opanowanie. A, czyli to też jakby jest poziom opanowania danego owocu? Wow, dobra. Co jest grane? Czy ja go po prostu... Tak, ja go po prostu wywaliłem. Co tu się dzieje? Coś pięknego. Dobra, walka. Na razie tego rozwalmy normalnie. A tego, dobra, mamy znowu do użycia. Podskoczmy. I bum. Co jest? Jak go wywaliło? Dobra, podoba mi się to nawet. Jestem ciekaw, jak uda mi się go w ogóle nauczyć tutaj. Jaki poziom zdobędę. Czy będę jakby tutaj opanowanie 1 na 70, opanowanie 1, jakby nie wiem czemu, ale mi to nie dodaje w ogóle opanowania. Być może trzeba bardzo dużo tego używać, żeby to zadziałało. Nie wiem do końca, trzeba będzie to ogarnąć. O, jest, opanowanie 18, a to jest okej, to jest walka wręcz. Dobra, czyli muszę cały czas tego używać, żeby to lepiej opanować. Sprytne, bardzo sprytne. Czyli tutaj to tak wygląda, czyli po prostu levelujemy sobie zdolności. Ciekawe, ciekawe rozwiązanie, bardzo, bardzo takie unikatowe. I wejdźmy sobie tak, pyk, bum. A to mi w ogóle nie daje levela, nie wiem czemu, nie wiem czemu. Dajcie znać, co o tym sądzicie. I to tyle w tym odcinku, widzowie, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.